Witam serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia. Dzisiaj mam trochę taki bardziej męski głos niż zwykle, ale cieszę się, że mogę być tutaj razem z wami dzisiaj. I tak jak wspominałem, dzisiaj chciałbym mówić o życiu zgodnym z przymierzem. Życie zgodne z przymierzem to klucz do objęcia posiadanego dziedzictwa. Ten brat na początku mówił o pogodzie. Jak szliście, oglądaliście, jakie niebo dzisiaj jest. Jeden rabin kiedyś, Szmulek go odwiedził i rabin do Szmulka mówi: Szmulek, jakie niebo dzisiaj? A mówi: Rebe, wiesz co, wybudowali nową drogę, tam jest, otworzyli nowy supermarket, ale mówi: jakie niebo? I mówi: jest, wesołe miasteczko przyjechało tutaj do naszego miasta. A mówi: Szmulek, za 100 lat nie będzie tej drogi, nie będzie tego supermarketu. Wesołe miasteczko jeszcze wcześniej odjedzie, ale niebo będzie wiecznie. To jakie jest niebo? My czasami jesteśmy przywiązani do rzeczy, które... One są ważne. Ważna jest dobra droga, ważne jest to, co się dzieje dookoła, ale mówię, to 50, 100 czy ileś tam lat tego nie ma. A przyjdzie czas taki, że to minie. Normalnie ludzie czerpią siły z przeszłości ze względu na przyszłość. A wierzący powinien czerpać siły z przyszłości ze względu na teraźniejszość. Ja już tutaj, jak na tym terenie bywam, o tym mówiłem, o swoim odkryciu sprzed kilku lat, że odkryłem w moim samochodzie, nie wiem jak jest w waszych, ale w moim samochodzie odkryłem taką rzecz, że wsteczne lusterko jest o wiele mniejsze niż przednia szyba. U was też tak jest, czy nie? Wsteczne lusterko jest o wiele mniejsze niż przednia szyba. Ważne jest, co tam jest z tyłu. Ale moi kochani, o wiele ważniejsze jest to, co jest tam. To, co jest przed nami. To, do czego zdążysz. I to, co jest przed nami, powinno układać nam teraźniejszość. Nie przeszłość, ale przyszłość. To jest nasza nadzieja, to układa naszą teraźniejszość. To jest nasza rzeczywistość. Dlatego ci ludzie, którzy żyją przyszłością, żyją niebem, bym powiedział, robią najwięcej dobrego dla teraźniejszości. Paweł cały czas był tym, który gdzieś tam, mówią, bujał w obłokach. Ale on dużo dobrego dla ziemi zrobił. Tylko dlatego, że związał się z tą nadzieją, która była przed nim. On mówi: biegnę, zdążam. Ja pamiętam, mój tato, jak kończył 90 lat, teraz będzie kończył 94 za 2 miesiące, ale jak miał 90 lat, zrobiliśmy dla niego taki bankiet. Wtedy miałem żołnierzy tu z Armii Izraelskiej. Była jedna oficer i też dostał medal od ministra obrony Izraela. I były władze miasta tego, z którego pochodzi, i burmistrz tego miasta mówi do taty: mówi, panie Władysławie, gdyby pan mógł zacząć życie jeszcze raz, czy pan by chciał? A tato mówi: nigdy. No i jemu trochę tak było przykro, chociaż tato był w Oświęcimiu, w innych obozach przeszedł, ale mówi: ale nie o to chodzi, że było jakie było, ale co mi pan proponuje? Ja już widzę moją koronę. To jeszcze krok, dwa, może rok, dwa. Ja już to widzę, już to mam. A pan chce, żebym ja się cofnął i 90 lat na to czekał znowu? To jest nasza przyszłość. My czasami za mocno się trzymamy kurczowo tych rzeczy, które są tutaj.
Pamiętam taką historię, to jest, wyczytałem, starsze małżeństwo, takie 90-letnie, w niebie idą. I żona do męża mówi, zobacz, jakie piękne. Mówi, zobacz, jakie to piękne. Jakie to piękne. Zobacz, jakie to piękne. No, no fantastyczne. A on mówi, kochanie, gdyby nie te twoje dietki, już byśmy tu dawno mogli być. My robimy wszystko, żeby zatrzymać je tutaj. A dlaczego nie powiedzieć, Boże, bądź wola Twoja, tak jak Jezus uczył w modlitwie. Bądź Twoja wola. On wie, co jest dla nas chleb, a co jest kamień. On wie, co jest dla nas rybą, a co jest wężem. On wie. Ty nie wiesz. Czasami prosisz, myślisz, że to chleb, a prosisz o kamień. Prosisz o rybę, myśląc, że to ryba, prosisz o węża. Dlatego Jezus nawet mówił, nie to, co ja, Ojcze, chcę, ale niech się dzieje to, co Ty chcesz. Bo Bóg wie, co jest dla Ciebie dobre. A dzisiaj będziemy mówili o życiu zgodnym z przymierzem. To klucz do objęcia posiadanego dziedzictwa. Dlatego będziemy czytać z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, cóż mi możesz dać? Gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo Twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego, jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział, Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł, sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę i 3-letniego barana, nadto synogorlicę i gołębice. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały się ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędzał. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. I rzekł do Abrama, wiedz dobrze, że potomstwo Twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc, potomstwu Twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do rzeki Eufrat. Tutaj w 18 wierszu czytamy, że w dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem. To hebrajskie słowo, które określa, u nas ono jest przetłumaczone przymierze, w hebrajskim to jest brit. To jest to samo słowo, gdzie jest mowa brit mila, która mówi o obrzezaniu. Dosłownie brit znaczy rozciąć. I to jest jedna z głównych prawd, którą Bóg przekazał narodowi izraelskiemu. W liście do Rzymian w 9 rozdziale, wierszu 4, Paweł mówi, że chwała i przymierza należą do narodu izraelskiego.
I oprócz wszystkich innych rzeczy, przede wszystkim Izrael jest narodem przymierza, są synami przymierza. I jak wczoraj wspominałem tutaj o tym, Żydzi to jedyna etniczna grupa na ziemi, której przynależność oparta jest na przymierzu zawartym z Bogiem. Żadna inna grupa, żaden inny naród tak nie powstał. Boże przymierze zawarte z Abrahamem i Mojżeszem określa, kim Żydzi są i do czego Bóg ich powołał. Większa część Starego Testamentu była napisana, aby dać zrozumienie, co znaczy żyć zgodnie z przymierzem, albo co znaczy żyć w przymierzu. Aby zrozumieć to, co Bóg dzisiaj czyni w świecie, my musimy zobaczyć, że naród żydowski nie jest podobny do żadnego innego narodu, do żadnej innej nacji czy rasy na całej ziemi. Spośród wszystkich narodów ziemi ten naród jest jedynym, którego autentyczność opiera się na przymierzu zawartym z samym Bogiem. I w tym 15 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej o tym czytamy. Bóg daje Abrahamowi 3 obietnice. Obiecuje mu potomka, dziedzica, syna, który będzie pochodził od niego. Obiecuje mu, że potomkowie Abrahama będą wielkim narodem. Obiecuje mu, że jego potomkowie posiądą określone terytorium, ziemię Izrael. W poprzednich rozdziałach Bóg już niejednokrotnie dawał Abrahamowi te obietnice. Abraham miał jeden problem. On nie widział, aby cokolwiek z tych obietnic się realizowało. On już wiele lat czekał na spełnienie się tych obietnic. Czas upływał, a jego wiara zaczęła się chwiać. Dlatego Abraham prosi Boga jakiegoś potwierdzenia, że ta obietnica się spełni. Dlatego Abraham mówi tu w wierszu 8: Panie, po czym poznam, że ją posiądę? Po czym poznam? Obiecujesz, ale po czym poznam, że to się stanie? I w odpowiedzi na jego prośbę, na to, co on mówi, po czym poznam? W odpowiedzi na jego prośbę Pan kazał jemu wziąć jałówkę, kozę, barana. Abraham powinien je rozciąć na pół i położyć części tych zwierząt na wprost siebie. Jak słońce zaszło, on zobaczył dym i pochodnie ognia, które przechodziły między rozciętymi połaciami zwierząt. I w wierszu 18, w słowie, które czytaliśmy, jest napisane, że tego dnia Bóg rozciął przymierze z Abrahamem. W tamtych czasach, gdybyś chciał komuś dać absolutną pewność co do twoich zamiarów, ty nie tylko po prostu byś mu obiecał, że coś zrobisz, ty byś rozciął, albo jak tu jest napisane, zawarł z nim przymierze. Wziąłbyś zwierzęta, zabił je, rozciął na poły. Człowiek, z którym zawierasz takie przymierze, powinien przejść między te połowy zwierząt. Czyniąc to, ogłaszasz coś takiego. Tak bardzo poważne są moje zamiary, jeżeli nie dotrzymam słowa, niech Bóg uczyni ze mną tak, jak ja z tymi zwierzętami uczyniłem. Przymierza traktowano bardzo poważnie. Przymierze opierało się na krwi, zawierane było przed Bogiem. W tym przymierzu człowiek dawał swoje życie jako zastaw, prosząc Boga, aby je zabrał, jeżeli on naruszy swoje obietnice, nie dotrzymując warunków przymierza. Popatrzmy na moment do Jeremiasza. I postąpię z tymi ludźmi, tak mówi Bóg przez Jeremiasza do Izraela, i postąpię z tymi ludźmi, którzy przekroczyli moje przymierze, nie dotrzymali warunków przymierza, jakie zawali przede mną, jak z cielcem, którego rozcięli na dwoje i przeszli między jego połówkami.
z książętami Judy, z książętami Jeruzalemu, dworzanami i kapłanami, z całą ludnością kraju, którzy przeszli między połówkami cielca. Wydam ich w ręce ich wrogów i w ręce tych, którzy czyhają na ich życie, a trupy ich staną się żerem dla ptactwa niebieskiego i dla zwierząt polnych. Bóg przez Jeremiasza mówi do Izraela, że ja z wami postąpię tak, bo zawarli oni z Bogiem przymierze. Tutaj czytamy, jak to przymierze wyglądało. Były rozcinane zwierzęta i przez między te połacie się przechodziło. I ty przez to mówiłeś, Boże, uczyń ze mną tak, jak ja uczyniłem z tymi zwierzętami, jeżeli nie dotrzymam słowa. A więc przymierza traktowano bardzo, bardzo, bardzo poważnie. Kiedy Bóg rozciął, czy zawarł to przymierze, on przez to powiedział tak. Zobacz, Abramie, jak poważne są moje obietnice, jak poważne są moje zamiary. Ja rozcinam z tobą przymierze. Ty rozdziel zwierzęta, a ja przejdę między nimi. I w rozcięciu tego przymierza są moje obietnice. Co Bóg przez to mówi? Abramie, jeżeli ja nie dotrzymam słowa, to ja nie jestem Bogiem. To ja nie jestem Bogiem. Pamiętacie, w liście do Hebrajczyków jest powiedziane, że Abrahamowi, że Bóg przysiągł na samego siebie. Dlaczego przysiągł? Dlaczego Bóg przysięgał na samego siebie przed Abrahamem? Żeby potwierdzić mu, jak poważne są jego zamiary w stosunku do niego. Właśnie takie było Boże przymierze zawarte z Abrahamem i na podstawie takiego przymierza istnieje naród izraelski. Bóg mówi, tak długo jak jest słońce, tak długo jak są gwiazdy. To znaczy zawsze jesteście moim narodem. W 5 Księdze Mojżeszowej, 32 rozdział, czytamy tak, tam, gdyż działem Pana jest mój lud. Działem Pana jest mój lud. Przymierze również jest fundamentem naszego chodzenia z Bogiem. Biblia opisuje nasze wzajemne odnoszenie z Jezusem, używając terminologii małżeńskiej. O tym wczoraj też troszeczkę mówiliśmy. My jesteśmy oblubienicą, żoną, a Jezus jest oblubieńcem, mężem. To są relacje związane przymierzem. Bóg to Bóg przymierza, a my naród przymierza. Moi kochani, jest niemożliwym zrozumieć, jak odnosić się do Boga, jak postępować, nie rozumiejąc przymierza. W naszej kulturze nie zawiera się przymierzy. W naszej kulturze zawiera się kontrakty. W kontrakcie, kontrakt jest warunkowy. Możesz się spierać, możesz dyskutować, możesz swoje warunki stawiać. W przymierzu inicjatorem zawsze jest większy. I tam nie ma żadnych warunków. Albo zawierasz to przymierze, korzystasz z tej propozycji, albo nie. Powiedziałem, w naszej kulturze są kontrakty. Jedyną formą przymierza, którą mamy, to małżeńskie przymierze. Chociaż też już coraz bardziej ono jest podobne do kontraktu niż do przymierza. Jest tak, że ludzie jeszcze się nie złączyli do końca, już jest intercyza w małżeństwie, że jak się będziemy rozchodzić, to ja zabieram to, a ty zabierasz to. To, co wnosimy, to jest moje, to jest twoje. To nie jest przymierze. To jest kontrakt, który zawieramy. Ale normalnie małżeństwo jest przymierzem, bo my obiecujemy coś bezwarunkowo. Jedna osoba drugiej. Jak żona mówi, że będzie uległa, to nie jak mąż będzie dobry, a mąż mówi, że będzie kochał, to nie jak żona będzie, dopóki będzie piękna. Nie. Nie rozumiejąc przymierza, mamy trudności z chodzeniem z Bogiem. Kluczem do bezpieczeństwa w tamtym bezprawnym świecie było przymierze. Wtedy tam było ważnym, komu możesz ufać,
na kim możesz polegać, kto stanie obok ciebie w trudnej chwili. Myślę, że dzisiaj też to jest ważne. Na kim możesz polegać, komu możesz ufać, kto stanie w twojej obronie albo kto cię wesprze w trudnej chwili. Dlaczego dla nas wierzących dzisiaj tak ważnym jest rozumieć przymierze? Dlatego, że nasz Bóg jest Bogiem przymierza. Nasze relacje z Bogiem to relacje w przymierzu. Gdy wierzymy w Jezusa, Bóg nie tylko przebacza nam nasze grzechy i daje nam bilet do nieba, On rozcina przymierze z nami. Bóg Wszechświata staje się naszym partnerem w przymierzu. Bóg Wszechświata, czy to nie jest wspaniałe? Staje się naszym partnerem w przymierzu. Miałem takiego znajomego, to jest Anglik, i on kiedyś zrobił wycieczkę z Anglii do Stanów i tam byli, oglądali wodospad Niagary. To był wierzący brat, a ci ludzie byli niewierzący, Irlandczycy, którzy z nim tam pojechali. I oni tak podziwiają, że jakie to piękne, ten mój, co cud natury. A on do nich mówi, wiecie co? Ja znam tego konstruktora. A ci patrzą, co on mówi? Jak znasz konstruktora? Przecież to mam miliardy lat. Nie mówi, ja dzisiaj z nim rozmawiałem rano. Znam go. Czy to nie jest ekscytujące? Znasz kogoś, kto to wszystko ukształtował, kto to uformował? Kto to podtrzymuje? Pan Wszechświata jest twoim partnerem w przymierzu. I on obiecał, jak nie dotrzymam słowa, to ja nie jestem Bogiem. To jest jego strona, ale my też wchodzimy w to przymierze. Jeden z najlepszych przykładów przymierza w Biblii można znaleźć w historii o Dawidzie i Jonatanie. To żywy obraz, czym przymierze jest. I może popatrzymy na ten fragment. To jest w pierwszej księdze Samuelowej. A gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przygnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. I zabrał go Saul także tego dnia z sobą i nie pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. Zawarli tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie i dał go Dawidowi, tak samo swoją odzież, aż do swojego miecza, łuku i pasa. Zawarli przymierze. Tu jest napisane, że związek przyjaźni, ale to jest dosłownie jest napisane, zawarli przymierze. To jest potem powtórzone w 23 rozdziale tej księgi, 18 wierszu, że zawarł Dawid z Jonatanem przymierze. W tej księdze czytamy o tym, że w dzień, gdy Dawid zabił Goliata, syn Saula, Jonatan, zawarł z Dawidem przymierze. Dawid i Jonatan rozumieli, na czym polega przymierze. Jeżeli my zobaczymy i zrozumiemy, co oni uczynili tego dnia i dlaczego to uczynili, myślę, że będziemy rozumieli, czym jest przymierze. W tamtych dawnych czasach była popularna cała ceremonia dla zawarcia przymierza. Opisane zawarcie przymierza między Dawidem a Jonatanem prowadzi nas krok po kroku przez tę ceremonię. Zrozumienie tego pomoże nam zrozumieć, dlaczego przyszedł Chrystus i co tak naprawdę Jezus dla nas uczynił. Popatrzmy na te kroki. Pierwsza rzecz to obliczyć koszt. Pierwszym krokiem przy zawieraniu przymierza to obliczenie kosztów. Przymierze to bardzo poważna rzecz i nie można wchodzić w przymierze
bez obliczania kosztów. Koszty to pełne poświęcenie. Gdy Jonatan rozciął czy zawarł przymierze z Dawidem, on wiedział, że wchodząc w to przymierze, to będzie go kosztowało wszystko, co ma i wszystko, kim jest. I Jonatana kosztowało to życie. On przełożył swoje życie, położył swoje życie, aby Dawid mógł realizować swoje powołanie. Jonatan obliczył, że radość i szczęście, które otrzyma, które ma, to przewyższa tę cenę, którą płaci. Gdy Jezus zawarł przymierze z nami, On wiedział, jaka cena przymierza to, które z nami zawiera. Mimo to nie zawahał się zapłacić tej ceny. On wiedział, co go będzie kosztować. Czytamy w liście do Filipian, że zostawił chwałę niebios, opuścił wszystko. Poświęcił swoje życie, żebyś ty, ja, żebyśmy mogli realizować swoje powołania. Jezus obliczył koszt. Zresztą Jezus zawsze, gdy był na ziemi, mówił do każdego: mój, oblicz koszt. Dawał przykłady, kiedy mówił o budowaniu domu i zanim zaczynasz, policz to wszystko. Bo to cię może kosztować. Jak zaczynasz orkę, nie oglądaj się. Zanim zaczniesz, musisz podjąć tę decyzję. Musisz obliczyć koszty. Dawid i Jonatan znali cenę i byli gotowi tę cenę ponieść. Kolejny krok w tej ceremonii to szczególna zamiana. Czytamy, że Jonatan i Dawid dokonali szczególnej wymiany. Oni zamienili się swoimi płaszczami, swoją bronią, swoim paskiem. Ta wymiana była bardzo znacząca. Ten czyn symbolicznie pokazał, tym czynem symbolicznie pokazali naturę przymierza, w którą wstępowali. Na początku była wymiana płaszczy. Jonatan zdjął swój książęcy płaszcz, płaszcz księcia Izraela, i dał go Dawidowi. Dawid zdjął swoje odzienie pasterskie i dał je Jonatanowi. Tak naprawdę to była zamiana przynależności. Wierzchnia szata świadczyła o przynależności, o tym, kim jesteś. Odzież Dawida świadczyła o tym, że był pasterzem. Ludzie patrząc na niego widzieli, że jest prostym pasterzem. Patrząc na Jonatana, mówili o Jonatanie, że jest księciem, że jest królewiczem Izraela. Patrząc na Jonatana, odzianego w ten płaszcz, który on miał, ludzie mówili: to książę. Kiedy żołnierze patrzyli na Dawida, ubranego w książęcy płaszcz, który stał obok Jonatana, ubranego w pasterskie odzienie, wiedzieli to, co Dawid z Jonatanem przez to mówili. A co mówili? Jonatan mówił do Dawida: utożsamiam się z tobą. To, co jest prawdą o tobie od tej pory, to jest prawdą też o mnie. Będę dzielił z tobą twój los, twoje przywary. Będę się z tobą utożsamiał. A ty będziesz podzielał to, kim ja jestem. Takie przymierze zawarł z nami Jezus. On zamienił się z nami swoim płaszczem.
On wziął na siebie nasze łachmany, nasze brudne szaty. I on powiedział, utożsamia się z tobą. Twoje grzechy to są moje grzechy. Twoje byle jakie życie to jest moje życie. A nas przyodział swoją szatą sprawiedliwości. I Bóg, kiedy patrzył z góry na Jezusie, widział te stare, brudne, grzeszne życie całego świata. A patrzył na ciebie. Widział księcia. Widział królewicza. Widział płaszcz, szatę sprawiedliwości. Bez zmazy, bez skazy. Także mogłeś śmiało, bezpiecznie stać przed Bogiem. A od Niego Bóg musiał odwrócić swoje oblicze. Zamiana płaszczy. Ludzie patrząc tam na Dawida, widzieli księcia. Patrząc na Jonatana, widzieli pastucha. Jezus wziął na siebie nasze śmiertelne ciało, abyśmy mogli ubrać się w Jego płaszcz chwały. Dalej Dawid i Jonatan zamienili się pasami. Pas jest symbolem siły. Pleciony pas pasterza jest inny od pasa wojownika. Jonatan przez to mówił, moja siła teraz jest twoją siłą. Kiedy będziesz słaby, ja będę obok ciebie. To też jest obrazem tego, co uczynił Jezus, kiedy zawarł przymierze z nami. Jest powiedziane, że On wziął na siebie nasze niemoce. On wziął na siebie nasze niemoce, żebyśmy mogli przyoblec się w Jego siłę. Dalej była zamiana broni, miecza na proce. To znaczy, że twoi wrogowie są moimi wrogami. Ja stanę w twojej obronie. Tak też dzieje się w przymierzu Jezusa z nami. On będzie wstawiał się za nami. Nasi wrogowie są Jego wrogami, a też od tego momentu Jego wróg, szatan, jest naszym wrogiem. Dopóki nie zawarłeś przymierza z nim, szatan to jest twój przyjaciel, bo ty jesteś jego przyjaciel. Ale jeżeli weszłeś w przymierze z Chrystusem, on jest twoim wrogiem. I ty jesteś dla niego wrogiem. Dawid i Jonatan, gdy wymienili się płaszczami, pasami i bronią, byli gotowi, by rozciąć przymierze. Czytamy o tym w pierwszej Samuelowej, to czytaliśmy w 18 wierszu. Zawarli przymierze przed Panem. To przymierze było twarde, trwałe. O tym już mówiliśmy, należało zabić zwierzęta, rozciąć je na poły, stać tam między tymi zwierzętami na zakrwawionej ziemi i tam obiecali sobie jeden drugiemu. Przymierze zawsze zawierało się przed Bogiem i Bóg był wzywany na świadka. Dlatego przymierze było czymś bardzo poważnym. I czytaliśmy o tym z proroka Jeremiasza, 34 rozdział. Jak Bóg mówi, co się z wami stanie, dlatego że nie dotrzymaliście przymierza. Bóg mówi, że z tym, kto nie żyje zgodnie z przymierzem, postąpi tak, jak oni postąpili z cielcem. Historia Dawida i Jonatana mówi również o znaku przymierza. W tamtych czasach, zawierając przymierze, czyniono znak na znak przymierza. Na ręce czy rozcinano dłoń i posypywano ją popiołem, tak jak się rana zagoi, że była blizna, że było widać ten znak. W tym miejscu na zawsze był znak i witano się wtedy w ten sposób. Nie tak, ale tak.
Jak tak się witałeś, to ktoś, kto patrzył na ciebie, wiedział, że masz kogoś, kto się za tobą wstawi. Że masz kogoś, kto ciebie obroni. Że masz partnera w przymierzu. Chcę wam powiedzieć tak, że na dłoniach Jezusa też pozostał znak przymierza. On zawarł przymierze z nami i na jego obydwu dłoniach jest znak, wieczny znak przymierza. I nawet dzisiaj, kiedy siedzi na tronie chwały, wciąż na jego dłoniach jest znak przymierza, który zawarł z tobą i ze mną. To świadczy, że stanie po twojej stronie, że wstawi się za tobą, że jest twoim obrońcą. Kochani, mamy przyjaciela tam, na tronie, który jest naszym partnerem w przymierzu. Jakże powiedziałem, kiedy on teraz tam siedzi na niebiańskim tronie, te znaki są jak przypomnienie jego poświęcenia w przymierzu. A prorok Izajasz w 49 rozdziale, 15 i 16 wierszu mówi tak, to mówi Bóg: oto na moich dłoniach wyrysowałem cię. I Żydzi rozumieli, co Bóg mówi. Bóg mówi: na moich dłoniach jest znak przymierza, jakie zawarłem z wami. Oto na moich dłoniach jesteś wyrysowany. Dlatego nie bój się, bo ja stoję, ja się wstawię za tobą. Ja cię obronię. Bóg mówi, że nigdy nas nie zapomni, bo wyrył nas na swoich dłoniach. Jeszcze jedna rzecz. To przymierze zawsze kończyło się wieczerzą przymierza. Był to prosty posiłek składający się z chleba i wina. Oni dzielili się chlebem i winem, mówiąc: oddaję siebie tobie. Łamali ten chleb i jeden drugiemu podawał, mówiąc: oddaję siebie tobie. To uczynił Jezus w czasie ostatniej wieczerzy. Wziął chleb i dał go swoim uczniom, mówiąc: to jest ciało moje. Wziął kielich i dał uczniom, mówiąc: to jest moja krew. I dał im to. Inaczej on powiedział: oddaję siebie wam, oddaję siebie tobie. Bierzcie, jedzcie, bierzcie, pijcie. Uczniowie wiedzieli, o czym on mówił, bo znali, rozumieli te symbole przymierza. Jezus jest naszym partnerem w przymierzu. On obliczył koszty i zapłacił cenę. On dokonał zamiany z nami. Jeszcze jedno w przymierzu było ważne. On nie tylko przygotował ofiarę, ale on był tą ofiarą. On był tą ofiarą w tym przymierzu. On nosi na swoim ciele znaki przymierza. On wzywa nas na wieczerze przymierza, aby potwierdzać to przymierze. Jak jesteśmy, bierzemy udział w wieczerzy, to też jest potwierdzanie tego przymierza, jakie Bóg przez Jezusa z nami zawarł. I na koniec jeszcze jedna myśl, gdy chodzi o przymierze. Przyjaciel dla wielu z nas to ktoś, z kim lubisz przebywać i coś razem robić. To ktoś, z kim spędzasz czas, to jest przyjaciel. Ale Biblia mówi trochę więcej, gdy mówi o przyjaźni, gdy mówi o przyjacielu. W Biblii słowo przyjaciel dosłownie znaczy partner w przymierzu. Partner w przymierzu. Przyjaciel to jest ktoś, komu oddałeś swoje życie.
Przyjaciel to jest ktoś, komu oddałeś swoje życie. W Ewangelii Jana 15 rozdział, wiersz 15, Jezus mówi: już was nie nazywam sługami, lecz nazwałem was przyjaciółmi. My czasami myślimy, że mój przyjaciel, no bo on mnie bardzo lubi. Ale przyjaciel twój, prawdziwy twój przyjaciel, to jest ktoś, komu ty oddałeś swoje życie. Za kogo ty jesteś gotowy się wstawić, za kogo ty jesteś gotowy oddać swoje życie. Jezus dlatego mówi: ja już was nie nazywam sługami. Jesteście moimi przyjaciółmi. Co on przez to mówi? Ja poświęciłem siebie wam jako partner w przymierzu. A więc co to znaczy żyć zgodnie z przymierzem? Mówiliśmy tutaj. I moim życzeniem dla was i dla siebie jest, abyśmy nie zawiedli naszego partnera. Jak już powiedziałem, w przymierzu zawsze jest tak, że to większy jest inicjatorem. Dawid nie mógł powiedzieć do Jonatana, że chce zawrzeć z tobą przymierze. To Jonatan był księciem. To Jonatan był następcą tronu, królewiczem. Dawid był tylko pasterzem. Ale to Jonatan wystąpił. Tak samo ja nie mogłem powiedzieć: Boże, chcę zawrzeć z tobą przymierze. To Bóg był inicjatorem. To Bóg powiedział: ja chcę z tobą zawrzeć przymierze. Ja chcę. I on obliczył koszty. I wiecie co? Bóg wyliczył, że to mu się opłaca. Wziąć twoje byle jakie życie, a swoje oddać tobie. Jezus wyliczył, że to mu się opłaca. Zobaczcie, jak bardzo nas kochał. Czy to nie jest wspaniałe mieć takiego partnera? Dlatego nie zawiedźmy go. Jak wczoraj mówiłem, niech nasze życie będzie ślady, które zostawiamy tutaj po sobie, chodząc po tej ziemi. Niech będą zachęceniem dla innych, którzy jak pójdą za nami, to dojdą do Niego i też zawrzą z Nim przymierze, bo On na to czeka. Pochylmy nasze głowy. Panie Boże, ja dziękuję Ci za tego partnera, którego nam dałeś. Dziękuję Ci, Boże, że uniżyłeś się do tego padołu ziemi. Drogi Jezu, dziękuję Ci, że wziąłeś moje brudne życie i przyodziałeś mnie swoją szatą sprawiedliwości. Dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę. I niech tak będzie, Boże, że nie będziemy się Ciebie wstydzić, że będziemy mieli do siły, żeby być świadkami Twoimi i że będziemy dumni z tego, że Ty jesteś naszym partnerem w przymierzu. Dobry Boże, proszę Cię, abyś wziął sobie chwałę z naszego życia, a niech ono służy ludziom, których stawiasz każdego dnia na naszej drodze. Amen.